Hej kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dawno nie było, bo miałam taką chwilową przerwę, ale wracam i teraz filmy będą w poniedziałki, środy i piątki, czyli 3 razy w tygodniu. Więc koniecznie zasubskrybuj, żeby być na bieżąco. My dzisiaj spędzamy cały dzień z Genzy i jest już 8, a mamy na 11, więc musimy się śpieszyć, bo lecimy do Krakowa. Także spędźcie z nami dzień. Lecimy! Halo? To ja. Dobra. Czy wystarczy powiedzieć, to ja? I każdy może sobie wejść do domu Genzy? Mój głos chyba jest charakterystyczny, ale ja powiedziałam w sumie jak taka dziewczynka. To ja. Siema. Siema. Cześć, babo. Cześć, babo. Cześć. Właśnie to muszą. Cześć. 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 Idę zobaczyć dom. Tutaj ogólnie jest tak zwane biuro. No ale ja siedzę na tym przekrzywionym. Okej. I tutaj jakby wszystko się tak ogarnia raczej tak biurowo. Tutaj mamy jakieś tam papiery i tak dalej. I ogólnie to wygląda tak. Jest tu bałagan, bo to jest tak, wiecie, że tak, wraca się z jednego wyjazdu, więc walizka jeszcze z jakiejś trasy albo z jakiegoś, chyba z Tajlandii to jest, leży po prostu, ale ogólnie jest duży. Ja też tak zawsze robię. A przez to, że ja mam tu wszystkie rzeczy, to jak ktoś potrzebuje czegoś do odcinka, to zawsze ode mnie bierze, bo jakby oni tutaj nie mają w ogóle rzeczy, nie? To jest nasza łazienka, moja, Dominika i Micha. Dzielę ją z chłopakami, więc jakby tu większość rzeczy jest po prostu moich. Przez to, że oni jakby nie mają jakichś tam większości rzeczy. No, taką mamy sobie łazienkę. Tu jest Kostek, ma pokój. A. On jest chory, teraz śpi. Tam mają chłopaki na górze, to jest Dominik i Michu i oni mają całe jakby poddasze, jakby na dwójkę. Ten ogród jest taki dowalony, bo on, ja się śmieję, że on jest piętrowy. Pierwsze piętro i na samej górze jest jeszcze ostatnie piętro, gdzie jest domek, chatka góralska, tam mam jakieś grille i tak dalej, więc ogród jest duży. Słuchajcie, ze względu na to, że my w teamie zawsze robiliśmy tabliczki, a wy też macie tutaj tabliczki, to stwierdziłam, że zrobimy tabliczki. To my zadajemy Moni pytania i Monia typuje kto. Tak. A my to konfrontujemy po prostu, tak, jakby tak. Całą tak. Odpowiedź. Okay. Ja mam pierwsze pytanie, bardzo proste. Kto jest najlepszym influencerem? Jezu, bardzo proste. Jezu, Hania, chyba pod siebie to pytanie zadałam, słuchajcie. Ej, powiem wam szczerze, że chyba wszystkich prawie obserwuję, oprócz ciebie chyba. Aha, dzięki. A jak ty się nazywasz? Jowita, A mogę dać dwie? Tak. Można. Dobra, ja bym dała... Yes. Fausty i Hanie. Ja, tak, ja. Nie, dobra, jednak obrażałam się z Julitką. Ja zacząłem klaskać po Bardzo dobry wybór. A to dlatego, że Hani pracy widziałam chyba najwięcej, a Faustyna dlatego, że ostatnio jakiś glow up przeszłaś, a po drugie wydaje mi się, że ty jesteś taka, że wszędzie jakby się obrócisz. Nie no, w sensie... dużo. Ale Fausty faktycznie bardzo dużo jakichś tam kolaboracji ma z innymi twórcami, też przez te randki, przez co trafia do bardzo szerokiej grupy i gdzieś tam to widać i ja też na przykład też się z tym zgadzam. No w ostatnim czasie tak wydaje mi się, że w ciągu 4 ostatnich miesięcy tak jest, że faktycznie gdzieś to tam intensywnie sobie rośnie też w górę. Ale wszyscy uważam, że dacie sobie radę po Genzy. No. Dlatego Genzy się nigdy nie skończy. Nie. Kurde, to co, wy będziecie mieć 50 lat? Forma będzie się pewnie zmieniać, nie? Ale jakby core zostanie, tak mi się wydaje. Stary, ja będę siwa i garbata i tak. Dzień dobry, dzisiaj losujemy w jakim kolorze cały ja spokojnie przejdę na emeryturę. Ale jak wy uważacie? Każdy by obstawił na siebie, wydaje mi się. No, to nie, to nie, ego to. Nie. Nie, ja bym dał Hanie. Ja też bym dał Hanie, no. Ja bym na siebie na pewno nie dał w ten sposób, dlatego że uważam, że influ musi być bardzo wszechstronny w każdym aspekcie, że Instagram, TikTok, YouTube i tak dalej, a ja niektóre platformy traktuję po macoszemu, na przykład TikToka, bo nie potrafię w TikToka w ogóle, nie wiem jak się to robi i jakoś tak rzadko wrzucam. Jak mieliście Team X, to kto z nas najbardziej by pasował do waszej grupy? Fajne pytanie, bardzo fajne pytanie. Nikt! Nie! Tymczasem ja z Julitką, kto jest obie wszystkie piosenki. Tak, my na pamięć za każdą piosenkę. No, ale kwestia jest taka, że nie wiem, czy bym dała jakąś dziewczynę, bo u nas w gronie dziewczyn było troszeczkę często toksycznie, więc gdyby jeszcze dać jakąś z was, to kurde, nie chciałabym wam tego robić. Chyba dałabym tutaj świeżego, bo go bardzo lubię. Thanks. To muszę pokazać. Thanks. A ja nie wiem, czemu od razu pomyślałem o Fausti. Ja też, bo jest z Warszawy. Bo jest z Warszawy, jakby... Urządzaliśmy jej tam nawet urodziny.
rodziny w tym tak. domu. Toż Gen Z kupuje najdroższe ciuchy, akcesoria. Szczerze, po wszystkich outfitach, które widziałam waszych gdzieś w internecie na przykład, to wydaje mi się, że Hania. No i właśnie dziwne, bo ja mam może jedną biżuterię droższą. Tak to nie kupuję sobie droższą. Nie no, w sumie torebki. Ale to z odcinka jest wygrana. U Wiki też jest odcinka wygrana, inna torebka, którą chodzi mam droższą... Chodzi na to, że ja kupuję, ale inni noszą. Tak, inna torebka, którą mam droższą, czy tam jakieś ciuchy, to są z tych wyprzedaży. To kto tutaj najbliższy? Ja miałem w tyłowie Bartek, bo Bartek to jest taki mem, że kupuje, ma torebkę. Ja mam bardzo, to jest sieciówka i co, jedynie ale buty nie, może chodzi delikatnie. Chodzi mi o to, że jakby tylko w tym, ale lubi sobie kupić jakiś znaczy, droższy ciuch. Jakiś ciuchów w ogóle nie mam drogich. Bartuś nie ma tak dużo drogich rzeczy, ale oni memują z chłopakami, strasznie, że cały czas chodzą do Witkaca. Zależy też, czy się tym ktoś afiszuje, nie? Mhm. Bo są osoby, które mam teraz w głowie, które bardzo. Na Wojtek Gola. Wolę NLG film, bez dwoży Oza. No też, ale ja uwielbiam Wojtka Golu, nie śmieszne. A moim zdaniem, jeżeli ktoś ma pieniądze, to może sobie na wszystko pozwolić i może sobie wydawać i nawet chodzić cały w Gucci i w ogóle i mieć wywalone w ludzi. Gorzej, jeżeli jest osoba, która nie ma pieniędzy, a kupuje rzeczy, bo chce pokazać, że je ma, a w rzeczywistości jest zupełnie inaczej i każdy o tym wie. To według ciebie z nas jest najzabawniejszy po prostu? Uwaga! Pik! Yeah! Ale najśmieszniejsze rodzeństwo. Za jedno rodzeństwo. No tu się chyba zgodzimy, też nie będziemy konkretować. Śmiesznostki to są dwa. Ja mam takie pytanie. Drama. Poddymiające? O nie. Kto ma największe ego, twoim zdaniem? Jesteśmy zgubieni. No co ty się na mnie... Ej, dobra! Bo ty się na mnie patrzy! Wiem, kogo dam, dam też chłopaka i dziewczynę. Ale właśnie kwestia jest taka, że ja dam te osoby, ale nie mówię, że... Kurde, no bo tak to jak też... mówię, no nie znam was na tyle, żebym w 100% tak uważała. Ale no, dam wam, no muszę kogoś dać, muszę kogoś no, dać. No dawaj no. Ooooo! Ej, to nie? Nie! Źle! Źle! Wiecie, dlaczego tak wybrałam? Bo przyleciałam sobie tak wszystkich i nie dałabym po prostu was, więc zostaliście wy. Ja osobiście uważam, że jeśli ktoś tak uważa, to mnie po prostu nie zna na tyle dobrze. Uważam, że jestem na przykład pewny siebie, ale nie powiedziałbym, że mam ego. Ja jestem ciekawa, które cechy jakby mogą o tym przemawiać, nie? Że tak może się zdawać, że jest, mamy ego. Kurde. No nie wiem, jeżeli chodzi o... Kurde, nie wiem, nie wiem. Nie musi się z tego tłumaczyć, jakby wybrała to i tyle. Ważne, że jesteśmy najśmieszniejsi. Tak? Teraz uważam, że jest jakby totalnie super, ale miałeś epizody, w których bardzo mocno ci radykalnie rosło to ego i odczuwałem to, że jednak troszkę... A kiedy to było? Na przykład na twoje 5 minut drugim. Naprawdę? Tak, odczuwałem, tak. No. Może przez to, że byłeś w nowym środowisku i chciałeś po prostu jakoś pokazać czy coś. Znaczy swoją dominację i bardzo dużo osób wtedy nam sklepiało i bardzo mieliśmy wrażenie, że do ciebie to trafiło mocno, ale to się bardzo szybko. Ale czasem tak było. Tak, jest git, jakby nie zgib. Kto z nas jest najbardziej kontrowersyjny według ciebie? Chyba wiem. I obie maszego. Nie, ja mi też chodzi. To fa, też to fa. O, a ja bym dała Fausty, bo ostatnio na Twitterku gdzieś tam dużo jest o tych randkach czy coś, że takie kontrowersje. Chociaż ostatnio może według mnie to nie jest kontrowersyjne, ale według ludzi to może być tak odbierane. Yes. No. Jak myślisz, która z nas, z dziewczyn? Albo facetów, no też albo facetów w sumie, kto najrzadziej myje włosy? Łada. Musiałam paść! Przedtem tam rozmawiałyście na ten temat, więc tutaj muszę dać sorry, Mika, ale ciebie. Powiem wam, to jest mój problem. Odkąd mam czerwone włosy, no nienawidzę ich myć, bo ta farba mi się wypłukuje i nienawidzę tego powodu. Ale kochana, ale jakby mycie rzadkie jest git. Ja po prostu nadużywam swojego szamponu. A, to nie git w takim razie. Jak ja miałam czerwone, to też rzadziej myłam. Kto według ciebie będzie z nas najlepszym rodzicem? Ciekawe. No, mama! Ty już jesteś! Chciałabym dać Julitę, ale później pomyślałam jeszcze o Hani, bo Julita nie ma chłopaka. Chociaż kurde, Hania już pewnie jest bardziej gotowa, bo wy już jesteście ile? 4 lata? 3 lata. Zupełnie nie są gotowa na dziecko. Okej. Okay. Julita się wydaje taką bardzo, bardzo kochaną osobą, ciepłą, która dałaby, wydaje mi się, bardzo dużo miłości temu dziecku. Dobrze powiedziała, że się wydaje. Ty się nawet nie wydajesz tak. Dobranka. Pierwsza myśl. Julita.
No i ja też jestem najstarsza z dziewczyn razem z Hanią, więc w sumie tak. Kto jest największym cwaniakiem? No i znowu dam! No jest! Nie, ja bym dała kogoś innego jeszcze. Ja bym dała Dalibyśmy jeszcze, no i... Ja bym dała Patryka teraz bym dała. No. Słuchajcie, świeżego bym dała top 1 cwaniaka nawet. No co ty? Dobra, faktycznie on jest kombinator. Tak, on jest straszny kombinator. W odcinkach jesteś cwaniak, ale w takim życiu grupowym nie. Tak. Kolejne pytanie, już ostatnie. Kto najwięcej zarabia? Żeby nie było, my sami nie wiemy. Tak, my nigdy o tym nie gadamy. Jak zerknęła po ciuchach jeszcze. Nie! Najwięcej, jak mam powiedzieć, to wydaje mi się, że Hania, dlatego że chyba robisz najwięcej jakichś takich projektów i współprac. Tak no mi się przynajmniej wydaje. Ja nie potrafię określić, czy jest to prawda, czy nie, ale na pewno gdzieś tam zarabiam więcej niż kiedykolwiek bym myślała, że będę zarabiać. Na pewno jestem bardzo zadowolona. Dziś lecimy z kolejnym odcinkiem Wojny Kulinarnej i jest dzisiaj z nami Mona! Dobra, i dawaj zakręć, kto z nas dzisiaj z tobą rywalizuje. Jak na razie Genty wygrywa. Naprawdę? Tak. No super! Przez to, że mamy niewyważone koło fortuny, to robimy inny sposób losowania. Mona, dawaj. Nie patrz na koło. Mam je zatrzymać? Tak. Jak widzieliście, kochani, nasze koło jest zepsute. Potrzebujemy nowe, ponieważ za każdym razem jest jakoś źle wyważone i losuje się prawie że zawsze to samo, w zależności od przyklejenia naklejki. Przez to, że jest trochę przesunięty środek ciężkości, to zazwyczaj jakby jest mniejsza szansa, że stąd wypadną osoby. Ale zależy od tego, jak przykleimy. Teraz nagrywa ekipa i Gen Z, ekipa ocenia stylówki Gen Z. Już! Boję się! Ej, mega dobre przebranie, co nie? Dużo fajnych szczegółów, tworzy wszystko fajną wspólną całość. Tak. Zobaczcie, tutaj podpisują i oglądamy mafię. Hello! Fajnie, że byliście na moim kanale. Do zobaczenia na tym odcinku. Besos! Żegnam was i widzimy się w następnym odcinku, pa! I subskrybujcie. Fajnie, że byliście dzieci. Dzięki za wizytę! Siemano! I musicie koniecznie wpadać częściej. Dobra, dobra, ale już jakby... Dzięki, drzwi są tam, jak ktoś... Pa, 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 pa.